Hej, witajcie, tu Seversi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, czyli zagrajmy w Mega Man 5 na Game Boya. Tym razem mamy do załatwienia Terrę, który jest, nie wiem, przywódcą Star Droidów? Wchodzimy do bazy. O, mamy od razu już drzwi bossa. Jakby tu Mega Man chodzi sam, ja nie mam nad nim kontroli. To jest jakiś setpis po prostu. To dziwne. Nie ma tu niczego. A jest Terra! Minęło dużo czasu w Mega Manie. Nie spodziewałem się zobaczyć cię w jednym kawałku. Ale to nie ma już znaczenia. Zniszczę cię jak wcześniej i pomszczę moich upadłych towarzyszy. Dark Moon, atak! Więc mamy bossa. Naszym bossem apparently jest... Nie! Nie! Dark Moon to kolejny devil. Ale przynajmniej unikanie go jest oczywiste. A no kolejny devil. Wow. O, what? Jak mam rozpoznać, która jest która? Dobra. To nie ma w sumie takiego wielkiego znaczenia. Która jest która. Da się tego łatwo uniknąć. Dobra. W ten sposób możemy działać. Au. Muszę lepiej przeskakiwać te. No tak, sprawić, że walka jest dosyć... Dosyć ekscytująca. Całkiem fajna walka. A boss wcale nie musi być aż taki problematyczny. Jak myślałem, że będzie. Trafiłem go jeszcze raz. Nice! Refleksy. Boing. Ale to było zaskoczenie, to było wielkie zaskoczenie, że on może coś takiego odwalić. Chociaż mówię, nie ma to większego problemu, to jest... Łatwa walka. To jest zaskakująco łatwa walka, jak na to, że walczymy z devilem. Przypominam. No i porobiony tak naprawdę. Strach cały brał się z tego, że to jest devil type. A poza tym wszystko w porządku, Dark Moon padł. Czy jednak Terra nie stawi nam czoła teraz? Teraz? Witaj z powrotem, Mega Manie! Właśnie odkryłem coś szokującego. Stardroidy używały zasobów z Ziemi, by stworzyć nawet bardziej potężną generację robotów. Jeśli poprowadzą zmasowany atak teraz, będziemy łatwo pokonani. Nie jestem pewien, co zrobić. Doktorze Light, musimy uderzyć teraz. Jeżeli możesz przemienić Rusha na podróż kosmiczną, możemy spróbować taką zaskoczenia i ich znieść. Poważne sprawy. Gwiezdne wojny nam się tutaj robią. Okej, okay. To jest George Lucas w sumie. Zacznę modyfikować Rusha i dam mu trochę dodatkowej mocy. To może zająć trochę czasu, więc czemu nie zmienić swoich peczipów na przedmioty? Wow. I'm finished. I'm done. Dobra, co tu się odkurwia? Mamy Rush... to jest bodajże Rush Space. Czyli Mega Man 10 nie był pierwszym Mega Manem, który... dał pomysł podróży poza ziemską przestrzeń. Chociaż to baza kosmiczna w 10 była śmieszna, absolutnie. Zabawna. Uuu, w ten sposób. My faktycznie walczymy z nimi na innych planetach. Tylko kota się boję, bo on może być w sumie dosyć zwinny. Może Saturn najpierw. No tak, pierścienie oczywiście, Saturn.
Nie mogłoby być inaczej. Pierścień Saturna. W ten sposób to działa, okej. Może być. Sam nie wiedziałem, na co się pisze, także... O, grawitacja. Jedynie połowa ziemskiej grawitacji działa na tym obszarze. To aż dwukrotnie większa grawitacja niż ziemska. Bo G to jest... 1G to jest ziemska grawitacja, tak? No to by wyglądało. Shit. Pewnie były jakieś alternatywne ścieżki. O! Tu się przydaje na pewno. Przedmiot. Bardzo mi się to podoba. Że przedmiot ma takie zastosowanie. Wow. Myślałem, że mnie spycha w przepaść. No, ten gość nie miał szczęścia. Tu będzie... O, okej. Jak oni działają? Co ty robisz? Czemu częstujesz mnie epi... On spowalnia czas? Czy to po prostu lagi emulatora? Na jedno wychodzi w sumie. No cóż. Nie ma co, bieram się do roboty. Przynajmniej, kurczę, żeby ta łapka była tak ciut mocniejsza, ten jeden strzał. Na pewno nikt by nie narzekał. Ja spróbuję zrobić ten skok. I mamy tą alternatywną ścieżkę, która prowadzi nas do... Uuu! Tu jest jakiś przedmiocik, tylko go nie zbierzemy, bo nie mam broni odpowiedniej, ale... Skoro widzę, że jest taka możliwość, to wypadałoby ją zbadać. Będę pamiętał o tym, później. To jest ten dziwny Springman, który zaraz powinien zdechnąć. Tak też się dzieje. Dobra, ty czasu spowalniaczu. Jest nieprzyjemny dosyć. Czekam, aż sobie poleci po prostu. A, mogę wziąć to żyćko, okej! Czyli jednak ten przedmiot jest pożyteczny. Już się bałem, że pieniądze w błoto. Zgaduję, że ten skok musi być bardzo precyzyjny. Da, to Mega Man. Czego innego mam się spodziewać? Nie powinienem się bać tutaj, bo ta podwójna grawitacja raczej nie pozwoliłaby mi w te kolce wskoczyć. O! Tutaj dobrze zrobiłem, że po prostu wykorzystałem grawitację, żeby utrzymać moją wysokość, a nie ją zwiększyć. Eddie, co ty dla mnie masz? Amunicję. Muszę pamiętać, że mam Grab Buster. W razie jak będę w kiepskiej sytuacji. Teraz mógł go nawet użyć. Nie jest może kiepsko, ale też broni dalej nie zamierzam raczej jakoś bardzo używać, więc... Równie dobrze mogę sobie odnowić te hapeki. Czym ty jesteś, Jezu? Jest to jakichś dziwnych przeciwników tutaj. Dziwnokształtnych takich. Ten upgrade jest cudowny. Dobra, tam kij. Dam się uderzyć. Dobra, jestem sprężynowy. Ile my już mamy P-chipsów? 78, nice. Odkupię sobie za to tego. Chociaż nie, może będę zbierał na drugi upgrade do... mega... łapy. Nice! Bardzo mi się podoba ta broń, już to powtarzam mnóstwo razy, ale... To jest broń, która jest użyteczna. A to jest często problem w Mega Manie, tak szczerze powiedziawszy. Jezus! Ja nie przytrzymywałem tak długo skoku. Przysięgam. Wow. Tutaj wystarczy bardzo leciutko nacisnąć klawisz skoku i już dostajemy taką wysokość skoku, jakiej oczekujemy. Tutaj na spokojnie. Wow, to był szybki etap. Tak mi się wydaje. Już jesteśmy przy tutejszym Stardroidzie, którym jest Saturn.
Okej. O nie, to jest... spowalnia czas. Fuck. Okej. O! W ten sposób to działa, okej. Że on po prostu ma moją łapę i ją wypuszcza, tak? What the f... Okej, on najpierw rzuca pierścieniem, a później... Teraz już żyje i tanka na pewno. Bo mam zero żyć, a chcę skończyć ten etap, tak? Tak, on najpierw rzuca pierścieniem, a później sam wjeżdża. What the f... Dlaczego jest tak trudno tego uniknąć? W ten sposób, no. I on otrzymuje obrażenia, okej. Dobra. Czy wystarczy stać pod nim? Tak! Wystarczy stać pod nim. Jeden atak już po Saturnie. I to jest ten atak, który teraz wisi u niego. Dobra. Niezła robota. Bardzo dobra. Chociaż straciłem... prawie wszystkie życie, to była dobra robota. Miałem dwa życia, czy jedno tutaj? Chyba jedno. Jedno miałem, no. Pararam. O! Taki... wow! Black Hole. To jest taki Black Hole Bomb połączony z Power Stone'em. No i Rushjet. Przyda się na pewno. Czy do laboratorium? Chyba jeszcze nie. Stage Select. Dobra, może tego... byka pokonamy teraz. Twoja dupa! Czyli tak zwany Uranus. Uranus. Uran po prostu. Żeby nie było śmieszków z twojego anusa, to... Uran. Sprzedawany Czeczenom. No nie, za dużo śmieszków z Uranem. Czy one po prostu sprawiają, że spadamy po czasie? W porządku. Czy tu jest dalej przejście? Nie. Czy można spokojnie spaść po P-chips? Foka? A, okej, w ten sposób działasz, przyjacielu. Tam jest coś, czego zniszczyć pewnie nie mogę, chociaż kto wie, czy tą... marsową rakietą nie mógłbym, czy tym działem fotonowym. Wow! Pharaoh Man. Nie wiedziałem. A, okej. Okay. W ten sposób to działa. Trzeba zwrócić uwagę na... kilka rzeczy równocześnie. To nie jest takie łatwe. Chyba was nie dziwi, że to nie jest takie łatwe. Szczególnie przy tym poruszającym się podłożu. Ono się zatrzymuje w momencie, kiedy też... Nie, ono się nie zatrzymuje, kiedy kamień spada, okej. No to wio! I tak zaraz zginę, więc po co się staram? Przy tym bananowy tu jest. No nie mogi. Co ja mam tutaj? A, okej, w ten sposób. Nie, nie ruć ptaszków! Dobra, mamy żyćku, mamy apteczkę. Dajemy radę. Wow. On już nie wrócą, prawda? God damn. Chodź tu. Potrzebuję. Bardzo bym się ucieszył, gdybym przyszedł ten etap na jednym tylko życiu. Nice! Eli dał mi apteczkę.
Pasuje. W sensie odpowiada mi to oczywiście, nie że pasuje, że się nie zgadzam. Dobra. Ja to mógłbym w sumie podnieść. Tylko potrzebuję Rashcoila. Podejść odpowiednio blisko. Elo. Dalej ryzykownie, ale nie aż tak jak samo wyzwanie platformy. O, wy se jaja robicie. Myślałem, że go zeskrolowałem stamtąd. Dobra, ciśniemy już. Jak zaczęliśmy, to skończymy może równie dobrze. Okej. Okay. Zdobędziemy więcej tych... te chipsów. 114 już mam. Już pewnie 124 pewnie. 122 to jest 8... What? Trochę to dziwne, ale dobra, nie kwestionuję, powiedzmy. Raz, dwa, trzy i elo. Ta. Okej, teraz to. Jeju, my byliśmy naprawdę niedaleko w etapie. Dobra, już wolałem. Oberwać od koca, aniżeli zginąć. Au, kurczę, on się nie zatrzymuje od razu, mech. Też ta łapa nie zawsze sięga. Oh, come the fuck on, ale mi słabo idzie. Ciekawy gimmick minibossa, ale mi on trochę przeszkadza, jeśli się zaczyna. I tutaj mamy człowiek małpa. Rzucaj tym bananem. Dobra. Ta apteczka niepotrzebnie była zgarnięta wtedy, ale to moja łapa zrobiła. Ja nie miałem na tym kontroli. Przysięgam, panie Włazo. To nie ja, to moja ręka. Okej, tu nie zginąłem. To był Edziosław. Żyćku, nice! Mogłeś mi zadać wcześniej, do... Dobra. Dwa, trzy... Pac. Za wcześnie przerwałem. Raz, dwa, trzy, pac. Mamy fe i chętnie zbiorę tamte części znowu. Albo... Nie no, chce mi się, już nie będę taki leniwy. Idealnie, no po prostu... Nauczcie mnie obsługi Rushjeta, bo ja nie umiem. To mam przynajmniej. Dobra, tutaj zginąłem. To było bardzo głupie. Jak widzicie, to było dosyć łatwe do przejścia. Okej, what? No dobra, no jak chcesz ginąć, to śmiało. Nie bronię. To był Mars. Okej. Spróbuję w sumie czymkolwiek. A nie, okej, to była ten Black Bomb. To ja nie mam pomysłu. Dawać mnie to. Marzyłem o tym, przysięgam, panie Władzo. Co ja mogę po prostu... ten... No, no bez jaj, no tak szybko! Gdzie był checkpoint? O, tutaj, super. Wow, czyli ile jeszcze ten etap musi trwać? Skoro dopiero tu był checkpoint. Że po prostu checkpointy są tutaj rozmieszczone, well, jak chcą. Dobra. Musimy skakać. Okej, ja nie ryzykuję. Coś powiedziałem, że nie ryzykuję.
No i w sumie udało się, nie zaryzykowałem. Nie aż tak bardzo przynajmniej, tam jest E-Tank i ja go po prostu zgarnę. Hop. Ech. No tak. Trzeba tej kulki strącić, nie? Dobra. Fokeł, gin. Gdzie no? Dzięki, Mołdo. Rush, nie zawiedź mnie, proszę. Masz jedno zadanie, Rush. Co tu się odkurwia, to ja nawet nie. Ja nie mogę nim latać do góry, naprawdę? Okej, mogę nim zrobić coś takiego przynajmniej. Dajcie mi tanka i spieprzam stąd. Czy ja to mogę zniszczyć, czy... Bo tak się obija, bo może. Dobra, myślałem, że... To może być trochę triki diki, ale na szczęście nie było takie. Aj, było blisko. I znowu ten minigłos. 4 tym razem. Oj. Oj, co czuję, że to będzie świetna zabawa. Ostatnio po prostu było przeznakomicie. Na razie daje mi najgorsze możliwe ustawienie, czy ten środkowy kloc. Wow, to było bliskie. Za bliskie. Nice, dobra, udało się. Bez większych problemów. Idź ty. Niedobry. Znowu człowiek małpa, naprawdę. Bo zapominam aż. Wow, nie chciałem tutaj się slajdzić, ale może być w sumie. Orbituj, orbituj. Orbituj, orbituj. Nie wierzę w to. Wow. Okej, tu jest tapteczka, więc nie wszystko stracone, już korwnik jest mielone. Nie jest źle. O, tu już jest Star Droid, okej. Okay. Ale niepotrzebnie marnuję amunicję. Może właśnie potrzebnie. No jesteś. Dobra. Co to było? Twój tyłek, dobra. Uran. Okej, okay, Gutsman po prostu. Uła. Au? To jest dosyć zaawansowany Gutsman. Ajajaj. Będzie zabawnie. Tyle wam powiem. No nie skacz, nie skacz, bo się zesrasz. Dobra, wyczułem moment. Teraz on nie skoczyć. I tak też się dzieje. Teraz przywoła kolejne 4 klocki. Okej. Okay. Pattern get! Przynajmniej mam nadzieję. Mam jakiś bardziej skomplikowany ten jest? No chyba nie. Ten jest duży, ale głupi. All brawn and no brains. Ja po prostu tak, ja po prostu stojąc tu unikam jego ataku, przecież to jest... To jest akurat antypoziom trudności w tą drugą stronę, w tą łatwą stronę. Tak się nie robi.
panowie, wychodzimy. Dobra. Co my dostaniemy teraz, Rockman? Znowu jakąś... A, teraz możemy brać te gnaty i je rozbijać, okej. No czyli gutshot. Deep Digger. Your anus. Deep Digger. Wiecie co? Na tym chyba zakończymy odcinek. Jeszcze może zakupy zrobię. 162 PC. Nice. Dobra, niech będzie. Najwyżej będę narzekał na to. Ja jestem skończony, Light. Jestem skończony i kończę też kolejny odcinek serii Zagrajmy w Mega Man Fish na Game Boya. Idziemy jak burza. Zostały nam dwa Star Droidy z tego zestawu. Więc jest całkiem pozytywnie. A do tego czasu, do ogarnięcia kolejnych, ostatnich dwóch i pewnie endgame'u, trzymajcie się ciepło, cześć!